Patronem odcinka są zielone herbaty Big Active. Wyjątkowo aromatyczne połączenie wysokiej jakości zielonej herbaty z kawałkami egzotycznych owoców. Najwięcej przyjemności w jednej torebce. Dzień dobry w moim stylu. Jak miło mieć Was tutaj, prawie 195 tysięcy subskrybentek i subskrybentów. Bardzo dziękuję za każdą subskrypcję. A jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to link. Właśnie teraz jest ten czas. Dziękuję. Słuchajcie, dzisiaj zapraszam Was na rozmowę głęboko od serca. Trochę o korzeniach, trochę o Kaszubach, dużo o miłości, o zachwycie i delikatności. Spotkanie z Natalią Schroeder. Zapraszamy. Cześć Natalio. Cześć Magda. No to jest taka przyjemność, że Ty jesteś tu, bo ja tak szukam Cię w różnych miejscach. Gdzie ona jest? Nie mówię oczywiście o stronie Twojej zawodowej, tylko komu ona udzieliła wywiadu? Dlaczego jej nigdzie nie ma? No i z drżącą ręką napisałam do Ciebie pytanie, czy się spotkamy u mnie, więc bardzo mi miło, że znalazłaś czas. Mi jest bardzo miło. Bardzo dziękuję za zaproszenie, jestem zaszczycona. Mam nadzieję, że to będzie taka rozmowa od serca. Zajrzałam oczywiście na Twój Instagram i czytam tam, jak piszesz, wprawdzie spóźnione, ale jednak życzenia dla kobiet. I masz tam takie zdanie: bądźmy spełnione, szczęśliwe, wolne. Tak. Co to dla Ciebie znaczy, taką być? Wiesz co, ja tak naprawdę wydaje mi się, że cały czas odkrywam w sobie te oblicze kobiety spełnionej, wolnej i szczęśliwej. Myślę, że jeszcze jestem w drodze i cały czas dążę do tego takiego spełnienia, do tej wolności, do tego szczęścia. Jeszcze nawet sama nie potrafię go w 100% zdefiniować, ale wydaje mi się, że już to takie poczucie, że jest się na dobrej ścieżce, daje duże ukojenie. Ja wszystkim kobietom życzę tego, żeby były wierne temu, co w sercu i w duszy gra, a to też jest wcale nie takie proste, żeby umieć dobrze siebie usłyszeć. I to też jest praca, którą ja staram się wkładać w inwestowanie w siebie. I to dopiero od niedawna zwracam większą uwagę na te swoje wewnętrzne potrzeby i na to, co naprawdę tam się w środku dzieje. I myślę, że w tym pędzie, w tym galopie kobiety zwłaszcza to mają, bo wydaje mi się, że my jesteśmy z urodzenia, mamy jakieś takie altruistyczne ciągnostki i dużo trudniej wydaje mi się zatrzymać się i zastanowić się, no dobra, to czego ja tak naprawdę chcę, co mi przyniesie komfort, nie co przyniesie komfort wszystkim dookoła, tylko co mi przyniesie komfort, co mi przyniesie spełnienie, co mi przyniesie radość, co mi przyniesie szczęście. I ja się w pewnym momencie zatrzymałam, naprawdę niedawno, i zaczęłam się nad tym zastanawiać. Ja chyba doszłam do ściany, wiesz? Doszłam do takiego punktu, w którym mój głos wewnętrzny był bardzo zagłuszany przez wszystko, co dzieje się dookoła. Ja mam też taką tendencję, że łatwo mnie rozproszyć, łatwo ta moja uwaga się dzieli na wiele rzeczy, bardzo często na też jakieś takie niepotrzebne aspekty. I po prostu stanęłam przed ścianą i zrozumiałam, że coś musi się zmienić, żebym ja czuła się bardziej komfortowo sama ze sobą. Oprócz tego oczywiście, kiedy już poczułam, że jest źle, to też zrozumiałam, że samej może być mi ciężko przejść tę drogę, więc zdecydowałam się wtedy na terapię. Też o tym już kilka razy mówiłam na głos i na tej terapii też bardzo dużo pięknych wniosków do mnie przyszło. I to było naprawdę, nie wiem, 2-3 lata temu i wtedy i to był jakiś taki punkt zwrotny. Ja nie wiem, nie było chyba jednej takiej sytuacji, która spowodowała, że dostałam, wiesz, liścia w twarz i postanowiłam zmienić swoje życie, tylko chyba to po prostu był przesyt wszystkich bodźców. I takie poczucie właśnie, że się coś we mnie gnieździ, ja za bardzo nie wiem co, a po prostu próbuję ze wszystkich sił to zagłuszyć. I zmęczyło mnie to. I od kiedy zwracam na to bardziej uwagę, to wiesz, moje życie bardzo rozkwitło. Na tym gruncie zawodowym też bardzo rozkwitło. I od kiedy, wiesz, jakoś tak też staram się umieć nazywać swoje potrzeby, jakoś takie werbalizować, to jest mi dużo łatwiej, jest mi dużo lżej. I też nie jest dalej idealnie, jeszcze nie jestem w tym mistrzem, ale myślę, że samo zauważenie i dostrzeżenie tego, że nie do końca się słuchamy, że nie do końca pozwalamy temu wewnętrznemu głosowi wyjść na zewnątrz, no jak tego nie robimy, to jest po prostu ciężej, na wszystkich płaszczyznach. Proszę, bo aż po prostu z tego wszystkiego sprawdziłam, ile ty masz lat. A, tak. Dokładnie. Tak, 28 dokładnie. Będę miała niedługo. Bo myślę też właśnie dokładnie o takim momencie w życiu kobiety, kiedy przychodzi ten czas
na spojrzenie na siebie i zapytanie samej siebie, no właśnie, w którym miejscu jestem, a dokąd zmierzam, a czego mi brak, a czy jeśli cokolwiek jest, czy w ogóle coś mnie karmi. Tak. I to jest takie ładne też pytanie. Co ciebie karmi? Ostatnio sama je usłyszałam na swojej terapii. A piękne. No i tak mi to trochę, odpowiedź mi ugrzęzła w gardle. Mhm. Ale wiem, że to jest bardzo ważne pytanie. Ale doszłaś tak. do tego? Co ciebie karmi? Odpowiedziałam na bardzo szybko, tak na szybko, ze łzami w oczach, że nic. O matko. Ale potem to przemyślałam i doszłam do wniosku, że to było takie z głębi duszy smutne. Ale przecież nie jestem tylko smutna. Bywam też taka i daję sobie prawo do tego, żeby taką być. Ale jeśli potrafię być smutna, to bardzo wierzę w to, że potrafię być też radosna. I przenoszę się też na tą drugą stronę skali, żeby zobaczyć, ile tej radości we mnie jest, ile w niej mieszka. We mnie, jej. Piękne. Więc co cię karmi, Natalio? Wiesz co, jak zadałaś mi to pytanie, to pierwsze słowo, które ja usłyszałam w głowie, to było słowo ludzie. Ja jestem, wydaje mi się, że jestem bardzo uzależniona od ludzi, od dobrych ludzi, do których mam szczęście od zawsze. Ja powtarzam, też pewnie jestem już w tym bardzo monotematyczna i bywam nudna, ale ja się z tego składam, wydaje mi się. Mam takie poczucie, że bardzo dużo w życiu dostałam miłości, począwszy od domu rodzinnego, o którym właśnie, no, o tym zawsze mówię w każdym wywiadzie, ale to jest po prostu moja istota. Ja się naprawdę z tego składam. To jest mój fundament i myślę, że gdybym nie miała takiego szczęścia i nie byłabym otaczana taką życzliwością, to na pewno byłabym teraz zupełnie w innym miejscu, byłabym inną osobą, inną postacią i ja myślę, że dużo po prostu dostaję dobra z zewnątrz. Też potrafię je dostrzegać. To jest chyba taka dobra moja cecha, że raczej jestem osobą, która w ludziach widzi dobre rzeczy, która nie nastawia się raczej źle i negatywnie, która szybko wybacza, ale to wszystko widzi, życie mnie tego nauczyło, że ja taka jestem. I mi się bardzo to podoba, że w życiu, wiesz, no, żyjemy na tej planecie razem. Ja poznaję bardzo dużo ludzi na swojej ścieżce. I chyba te właśnie znajomości i nowe, i te, które mam od lat, i ta rodzina, to mnie najbardziej karmi, to mnie najbardziej napędza. Takie poczucie, że żyjemy razem, że możemy, przepraszam, żyć w symbiozie, że możemy się uzupełniać, że możemy sobie pomagać. Ja dla tych relacji żyję i to jest chyba takie moje największe paliwo. To jak za każdym razem na ciebie patrzę, kiedy widzę cię w twojej dziedzinie, w muzyce, na scenie, w różnych miejscach, to bardzo mi się tak ciepło kojarzy, że zawsze w duetach. Tych duetów na twojej drodze było dużo, one były bardzo różne. To prawda. I zawsze jakoś taką tam widziałam czułość w tym wszystkim, co potrafiłaś stworzyć na scenie z bardzo różnymi wykonawczyniami, wykonawcami. I w ogóle teraz mi przyszła do głowy taka historia, kiedy ostatnio my się widziałyśmy na żywo. Tak. To było kilka lat temu na którymś z festiwali w Sopocie. Pamiętam, że ja prowadziłam, ty występowałaś i podeszłam do ciebie i tak jakąś miałam potrzebę cię po prostu wyściskać. Nie wiem, mi się wydawało, że jesteś jedną z najbardziej delikatnych istot, jakie tam się po tym backstage'u poruszają. I pomyślałam sobie, że w ogóle tak mi się kojarzysz z taką porcelanową filiżanką i z taką delikatnością i z zachwytem, że jesteś kimś takim, kogo można bardzo łatwo zranić. Mm. Ale może się mylę, może ty jednak jesteś dobrze odporna na funkcjonowanie w tym show biznesie. Jaka jesteś? Boże, to jest, wiesz co, to jest trudne pytanie, bo ja rzeczywiście jestem delikatna. Z tej porcelanowej filiżanki na pewno coś mam, ale też jestem taka złożona, mam wrażenie, i są we mnie skrajności, bo też będąc w tym świecie, w którym żyjemy, w którym się obracamy, trzeba też tę skórę sobie grubą zbudować. Ja jestem już wiele lat, mam to wielkie szczęście, że mogę robić sobie to, co kocham już od lat. Więc przez te wszystkie lata na pewno ja zbudowałam sobie odporność w jakimś tam sensie i na pewno jest mnie trudniej teraz złamać niż jeszcze parę lat temu. Ale złamać, a zranić, wydaje mi się, że to są dwa różne słowa i to są dwie różne definicje, bo zranić jest mnie łatwo. Złamać jest mnie ciężko.
I to jest chyba taka najbardziej trafna definicja mnie, bo rzeczywiście jestem delikatna. I wydaje mi się, że ta delikatność i wrażliwość wcale się nie kłóci z tym, że równocześnie jesteś bardzo silny i też odporny na trudy, które ta branża ze sobą niesie, no bo niesie, ale nawet nie tylko branża, w ogóle życie. I lubię w sobie ten dysonans pewnego rodzaju, nie? On jest bardzo inspirujący i też podczas pisania ja mam niestety taką tendencję, że jakoś najłatwiej mi się pisze o tych rzeczach, które właśnie są jakimś takim ciężarem dla mnie na sercu. Być może to jest jakaś forma autoterapii, bo jak zabieram się za pisanie i myślę sobie, dobra, to teraz jest optymistyczny tekst, Natalia, weź się w garść, pozytywnie, jest słońce, wiosna, zapraszam. I zaczynam zawsze naprawdę tak, jak sobie postanowię, tak zaczynam, a kończy się zawsze z jakąś taką jednak nutą nostalgii. Widzisz, ja mam ją chyba w żyłach, po prostu mi płynie. I to wcale nie jest złe, tak. No nie jest, no ja na przykład lubię te frazy w piosence Początki z płyty Pogłos. Czy to ja, tak. Czy mnie da się znać, jeśli sama się słabo znam. Tak, a to jest z właśnie... Z początku w końcu sklejam się w kompletny kształt, bardzo tak. To ładne. Tak, to w ogóle jest, bardzo lubię ten utwór, jako jeden z ostatnich powstał na album, mimo że otwiera płytę ostatecznie. Mhm. A widzisz, to jest to zdanie, które zacytowałaś jako pierwsze, czyli czy to ja, czy mnie da się znać, jeśli sama słabo się znam. To jest refleksja, która właśnie podczas terapii do mnie przyszła. Mhm. I tam zrozumiałam, że ile ja tak naprawdę o sobie wiem, ile w tym wszystkim jest powierzchowności. Czy ja tak naprawdę w głąb siebie chociaż raz porządnie kiedyś zajrzałam, czy ja chociaż raz spróbowałam poczytać się bardziej w środku niż właśnie tylko na zewnątrz i kierując się tylko tymi emocjami, które widać na pierwszy rzut oka. To była refleksja, która przyszła do mnie na terapii i tak jakoś mocno we mnie zarezonowała, że później też znalazła swoje miejsce w tekście. Bardzo miło mi, że cytujesz ten utwór, bo to nie jest jakoś bardzo znana piosenka, a jest rzeczywiście bardzo bliska mojemu sercu i też mnie jakoś tak porusza. No tak mi się z tobą to wszystko bardzo kojarzy. Cały czas wracam do tej figury porcelanowej, chciałam teraz powiedzieć laleczki, ale myślę, że jest jakaś opozycja do tej porcelanowej laleczki. Jak już o tej skali mowa, tak. To myślę, że na drugim krańcu tej skali mieszka łobuz. Jesteś łobuziarą? Jestem i bywam łobuziarą. Widzisz, ja, to chyba każdy z nas tak marzy. Ja bywam łobuziarą, bywam delikatną porcelanową laleczką, tak jak mówisz. Jestem bardzo złożona. Ze mną można, to już był, to zdanie padło przed jeszcze włączeniem kamer, że wydaje mi się, że jestem i do tańca, i do różańca. I to jest dobra definicja mnie, że jak trzeba, wiesz, poimprezować, poszaleć, cieszyć się życiem i po prostu eksplorować i czuć radość i wdzięczność, to jak najbardziej jestem partnerem do takich emocji, tak mi się przynajmniej wydaje. I też tak siebie sama czytam i tak siebie sama odbieram, ale tej delikatności też jest we mnie dużo. Natomiast łobuziary też. Ja jestem, wiesz, z kaszubskiego domu, jestem najstarszą córką. Mam te troje młodszego rodzeństwa, nad którymi trzymałam pieczę, ale też trochę wydaje mi się, że jeszcze co nie wiem, być pewnie nie jest to jakoś super dobre, ale jeszcze troszkę im mamuję teraz, zdarza mi się, przyznaję często się. Często widzę cię na zdjęciach z bratem, bardzo często. Tak, ja mam bardzo dobry z nimi kontakt, mam dwóch młodszych braci i siostrę i to są, wiesz, też moi przyjaciele. Dużo też razem robimy rzeczy takich zawodowo, bardzo dużo razem pracujemy. Dużo nam to sprawia frajdy i radości, że możemy sobie razem pobyć nie tylko tak towarzysko, ale też muzycznie, no bo to są bardzo zdolni ludzie. I jakoś tak sobie cenię te nasze relacje, że to jest tak fajnie, bo jak przyjechałam tutaj do Warszawy po raz pierwszy i zaczęłam spotykać się z tym dopiero tutaj tak naprawdę po tej wyprowadzce mojej z domu, że to nie zawsze tak jest, że te relacje rodzinne są takie krystaliczne i takie czyste i że to nie zawsze tak jest, że ludzie mogą za sobą skakać w ogień, bo łączą ich więzy krwi, a ja jestem, jakby ja z tego wyszłam, ja nie znałam innych realiów. Dla mnie ta rodzina zawsze była naprawdę najważniejsza i tutaj, wiesz, poświęcać, bo wszyscy byli zawsze gotowi na to, żeby siebie poświęcać dla innych, chociaż nikt nigdy tego oczywiście nie wymagał i nie oczekiwał, to wiesz, takie, ale ta taka bezinteresowność rodzinna, zawsze mi się ta rodzina z tą taką bezinteresowną miłością kojarzy, rodzina.
A potem się okazało, że w nie każdym domu tak jest i to tak na mnie spadło. I też przez to mam dużo większą wdzięczność i dużo bardziej dostrzegam to, jakie to jest piękne, jakie to jest wyjątkowe, jak trzeba o to dbać, jak trzeba to pielęgnować. No. Jakie to jest wielkie szczęście, że wychodzisz z domu, w którym zapuściłaś korzenie, że możesz zmienić jakby lokację w świecie, ale te korzenie tam są i że tak przez ostatnich wiele lat, czy jakiś kod kulturowy uczyły nas tego, albo nakazywały nam, wiesz, stawiać na siebie, stawiać na swoje, w jakimś jednak niepamiętaniu albo oderwaniu od tego, skąd wychodzimy, nie? Że jakby z jednej strony tak na grubo, politycznie i historycznie pielęgnujemy pamięć, natomiast jednostkowo, tak rzadko, nie? Jesteśmy zanurzeni w tym, skąd pochodzimy, skąd się wywodzimy, że jak już się przeprowadzamy w inne miejsce, to po prostu takimi tępymi nożyczkami odcinamy przeszłość, bo ona jest jakimś balastem, a nawet jeśli jest trudna, to warto tam sięgać, bo tam naprawdę są nasze korzenie. Rozumiem, że ty te swoje kaszubskie korzenie masz tak wkręcone mocno. Tak, no wiesz, bardzo jest się łatwo zachłysnąć, zwłaszcza jak to jest tak duży przeskok. No, w moim przypadku to był też bardzo duży przeskok, bo jest takiej, wiesz, maleńkiej miejscowości, z maleńkiej społeczności, gdzie wiesz, idziesz do sklepu i wszyscy tam się znają, każdy wie o sobie dużo i to jest, wiesz, jak takie jedno duże osiedle, tylko że chyba jeszcze bardziej się znają niż na takim przynajmniej warszawskim osiedlu, a potem trafiasz do takiego dużego świata, gdzie wszyscy są anonimowi i wiesz, mijasz ludzi na ulicach, nie wiesz o nich nic i nawet niespecjalnie cię to interesuje najczęściej, nie? Więc to jest bardzo duży przeskok i łatwo się w tym dużym świecie, gdzie właśnie ta anonimowość jest, wydaje mi się, lżejsza, nie? Że nie masz tego obciążenia, nie musisz się za bardzo martwić, nie musisz się za bardzo zastanawiać. To jest taka, wydaje mi się, że taka dość łatwa opcja do tego, żeby się zachłysnąć, żeby w to wpaść i żeby szybko zapomnieć. Ja nigdy nie było u mnie nawet takiego ryzyka, bo nie wiem, no to przede wszystkim, wiesz, ja do dziś dnia mam tak, że codziennie z rodzicami rozmawiam, naprawdę codziennie i nie przesadzam teraz. Mamy, wiesz, zdzwaniamy się i rozmawiamy po godzinę, po dwie godziny, wiesz, kleją nam się gadki, ale też rozumiem ten drugi biegun, bo nie każdy ma takie szczęście, bo to, wiesz, musi iść z dwóch stron. No nie, wydaje mi się, że łatwo jest zapomnieć o korzeniach, jeżeli tam są jakieś traumy, jeżeli tam się działo źle, jeżeli tam nie było tej miłości, której się tak na przykład bardzo pragnęło, to wtedy kumam, że ludzie się odcinają, bo nie każdy miał takie szczęście w życiu, jak na przykład ja miałam, że mam, wiesz, kochających, wspaniałych rodziców, którzy zawsze bardzo interesowali się nami, tym, jakie mamy marzenia, z całych sił starali się nam pomagać w tym, żebyśmy wierzyli, że nam się uda, że wszystko jest możliwe, więc to chyba nie jest wcale trudne, żeby to pielęgnować, żeby dalej w tym siedzieć, dalej w tym tkwić, bo to jest raczej zupełnie naturalne. Naturalne. Tak, a czy wy rozmawiacie po kaszubsku? W domu moim rodzinnym rzadko. Jak dziadkowie jeszcze byli moi, już niestety nie mam ani dziadków, ani babć, z dużym żalem, bo miałam wspaniałych dziadków. Jak jeszcze byli dziadkowie, to tam zdarzało się, że rozmawialiśmy. Teraz w domu już moim rodzinnym, z rodzicami, z rodzeństwem, raczej nie mówimy po kaszubsku. Moja mama uczy kaszubskiego, więc chcąc nie chcąc, gdzieś ten kaszubski sobie cały czas, wiesz, lawiruje między nami. Zresztą śpiewamy po kaszubsku bardzo dużo, bardzo często, ale na co dzień jednak rozmawiamy po polsku. Myślę teraz o tym jeszcze, jak bardzo te korzenie i ta miłość rodzinna i to mieszkanie w małej społeczności może być ograniczające. Czy kiedykolwiek miałaś na plecach taki oddech, takie poczucie tego słynnego, a co ludzie powiedzą? Mówisz o tej mojej społeczności malutkiej, że ale co nie mówię oni powiedzą? O niej, fizycznie o niej, nie? Tylko że jak się wyrasta w takiej przestrzeni, jest się w niej, gdzie wszyscy o wszystkich wszystko wiedzą, można mieć
potem już do końca życia z jakiegoś powodu przekonanie, że cokolwiek zrobisz, zostanie to właśnie zauważone, ocenione. Jest taka tendencja, ja tę tendencję zauważałam wielokrotnie i sama wydaje mi się, że jej nie miałam, że mnie chyba nigdy nie stresowało to, co się powie, przynajmniej wtedy, co jest właśnie paradoksalnie dużo bardziej mam to teraz, niż miałam to kiedyś, niestety, ponieważ no, jest dużo większa skala i też dostałam wiele razy po tyłku, ale właśnie paradoksalnie dopiero teraz, a nie wcześniej. Ale jest to na pewno zgubne w tych małych społecznościach, bo tam rzeczywiście, wiesz, tam się komentuje każdy kryzys w związku, bo wszyscy o wszystkim wiedzą, nie wiem, zmianę pracy każdego, bo to też szybko wychodzi. Tylko jakoś wydaje mi się, że jest w tej małej społeczności mniej było jednak jakiejś takiej krytyki. Tam, mam wrażenie, że tam było więcej empatii, że więcej jednak za tym wszystkim szło miłości. Wbrew pozorom, że jednak jakaś taka troska temu towarzyszyła. Teraz na większą skalę, jak widzę, jak czasami komentuje się moje posunięcia, moje zachowania, mój ubiór, mój wygląd, moją szczupłość, to tam raczej ja tam nie czuję troski. Tam za tym idą jakieś inne emocje i to mnie znacznie bardziej dotyka niż chyba te plotki, ploteczki, wiesz, z mojej miejscowości sprzed lat. Tak, bo to jest zawsze kwestia skali, dlatego o to pytam, że sama przeszłam taki chrzest bojowy, dzisiaj jest mi wszystko jedno, ale bardzo się kiedyś przejmowałam mimo wszystko tym, co ludzie powiedzą, a to byli jacyś obcy ludzie, jacyś kompletnie niezmaterializowani, jacyś nie wiem kto. Mhm. A ponieważ funkcjonowanie na tak zwanym widelcu obarczone jest odpowiednią reakcją na zewnątrz, więc mnie to bardzo stresowało i lata mi zajęło wyzwolenie się z tego. Mhm. To nie było też łatwe, ale jeśli mówisz, że teraz masz taki czas, że to w jakiś sposób cię uwiera, to absolutnie rozumiem. Tym bardziej, że wspomniałaś już o tym, co się komentuje, czyli komentuje się to, jak się ubierasz, to, że jesteś szczupła. Czyli w zasadzie już wiele razy na kanale o tym mówiłyśmy z dziewczynami, że nieważne jak wyglądasz i tak zostaniesz obgadana. To prawda. I to nie ma znaczenia w ogóle, kompletnie nie ma znaczenia, czy ty jesteś ładna, czy brzydka, gruba, czy chuda. Tak. Spełniasz oczekiwania, nie spełniasz, zawsze jakiś stempel wjedzie. Tak. Ale myślę też o tym, że coraz częściej jesteśmy gotowe na to, żeby wiedzieć, że to, co o nas się mówi, mówi wszystko o osobach, które to robią. Że to piszą, że mają no właśnie, chciałam powiedzieć, odwagę napisać, ale ja myślę, że to wypływa bardziej z wątroby, na której coś leży i ona tak wrzuca w system potrzebę wyżycia się na klawiaturze. Mhm. I z jakimś takim zrozumieniem coraz częściej na to patrzę. Ale jeśli mowa o odwadze, to jest bardzo ważne w tym miejscu, bo to jest taka kruchość, taka rzecz, która dzisiaj jest, jutro mamy do niej dostęp, a jutro na przykład nie będziemy jej mieć. Czy ty jesteś odważną kobietą? Jak rozumiesz w ogóle odwagę? Widzisz, to też jest bardzo złożone pojęcie. Myślę, że jestem odważna. Zwłaszcza ta odwaga chyba budowała się we mnie w tym samym momencie, kiedy właśnie zrozumiałam, że muszę siebie słuchać uważniej. I żeby słuchać siebie uważniej, musiałam się na tę odwagę zdobyć. Ja jestem najodważniejsza jestem w walce o... Widzisz, nie chcę tak brzmieć, że ja to jestem taka wspaniała i w ogóle, ale jestem rzeczywiście najłatwiej mi zdać się na odwagę w momencie, kiedy to nie chodzi do końca o mnie, nie? Jeżeli tak. Wiesz, ktokolwiek w jakikolwiek sposób próbowałby, czy to werbalnie, czy to fizycznie, czy w jakikolwiek inny sposób zaatakować ludzi bliskich mi, to ja jestem lwicą, naprawdę. Ja mogę wydrapać oczy i tutaj na 100%... Powiedziała porcelanowa laleczka. Tak. No widzisz, jestem pełna skrajności, jestem bardzo złożona. Jeżeli chodzi o tę odwagę w walce o swoje dobro i w walce o siebie, to tutaj jestem w procesie, mam takie poczucie, że jestem w procesie uczenia się, mam już parę sukcesów na koncie w tej kwestii, parę decyzji, które mnie kosztowały tej odwagi bardzo dużo i musiałam się długo, długo w sobie zbierać, żeby się zdecydować. I to oczywiście przyniosło przepiękny rezultat i to były wspaniałe decyzje ostatecznie później, czas jakby to zweryfikował i pokazał.
nie zawsze jakby jestem odważna, choć nie zawsze na tę odwagę łatwo mi się zdać. Nie zawsze łatwo mi ją w sobie znaleźć, jeżeli chodzi o te aspekty właśnie w walce o siebie. Tutaj jestem cały czas w zadaniu, cały czas nad sobą pracuję, żeby to szło, żeby to mi przychodziło lżej, żebym czuła, że jestem, chociaż też nie chcę, no, ale że jestem warta tego, wiesz, o co chodzi. No. Tak, to jest proces, tak, cały czas proces. To jest ciekawe, że bez względu na to, bo w sumie taka moja pierwsza refleksja po tych kilkudziesięciu minutach rozmowy z tobą, bez względu na to, skąd pochodzimy, bo mamy właśnie te różne korzenie i różne domy, to w jakimś momencie naszego życia kobiecego następuje to zachwianie pewności siebie, nie? Mhm. Że właściwie można by powiedzieć, o raju, ta Natalia z tym właśnie backgroundem w postaci wspaniałej rodziny, ton miłości, które tam ma, z tą swoją ścieżką zawodową, ścieżką kariery, choć nie lubię słowa kariera, więc będę ja też zawodową. Bo to się u Ciebie tak naturalnie układa. Jest to też wielka rzecz. Robisz rzeczy po swojemu, w swoim stylu. Idziesz swoją drogą. Więc to też jest, jak patrzymy na to z boku, to jest to piękny obrazek. Punkt trzeci, związek i sprawy, że tak powiem, relacyjne, ułożone. No to co takiego jednak w nas drzemie, że się w dorosłej kobiecie budzi jakiś rodzaj zwątpienia albo właśnie niewiary w to, że wszystko jest dobrze, że naprawdę jest dobrze, nie? Z czego się, bo to jest jakiś rodzaj deficytu albo takiego jakby braku wykończenia, chciałabym się teraz kulinarnego użyć określenia, takiego wykończenia smaku, wiesz, że tak. No gdzie jest to umami, nie? Że właściwie patrzy ktoś z boku, powie zaraz, dziewczyno, przecież ty wszystko masz, no, tak, o co ci chodzi, uśmiechnij się, nie? Wiesz, ty jednak szukasz. Tutaj można by było długo opowiadać i wchodzić już w takie bardzo jakieś tam intymne strefy, sfery, bo każdy ma swoje demony i nawet jeżeli ja zawsze, tak jak mówię, ja zawsze staram się ostatecznie widzieć i w ludziach, i w tym, co mi się przydarza, dobre rzeczy, nawet jeżeli to czasem trudno się doszukać, to ja szukam, żeby wiesz, bo wierzę w to, że jednak dużo jest tego dobra na świecie. I jak rozmawiam, jak wiesz, jak nie wiem, czy jak udzielam wywiadów, czy w jakichś takich rozmowach, które później idą w eter, rzeczywiście ja też się mało uzewnętrzniam, jeżeli chodzi o te takie dark side mojego życia. Ale to nie oznacza, że ich nie ma. Ja najczęściej jak o nich mówię, to się dzieje w piosenkach, czyli w muzyce. Dlatego chyba też ta moja ostatnia płyta jest dość gorzka, w tym przynajmniej na tej płaszczyźnie tekstowej, nie? Że jak ktoś się wsłucha, to dużo dostawałam takich wiadomości. Jezus, stara, jakby wszystko jest dobrze w twoim życiu, bo tam jest dużo właśnie takiej goryczy i ja miałam takie poczucie od zawsze, że ja muszę sobie na wszystko zasłużyć, wiesz, i to jest, ja nie wiem, z czego to się bierze, ale niezależnie od tego, czy to jest sukces zawodowy, czy to jest relacja, czy to jest relacja romantyczna, czy to jest relacja przyjacielska, czy to jest relacja zawodowa, że sobie trzeba zasłużyć, że się trzeba jakby wkupić w łaski, że to nie jest tak, że ktoś może cię lubić, po prostu cię lubić, tylko ty musisz oddać się po prostu w 150% spłaszczyć, położyć, jeszcze dać po sobie przejść, żeby sobie zasłużyć na sympatię, nie? I to jest chyba coś, co mnie zgniotło. Skąd ta cecha we mnie się wzięła? Na pewno tutaj można by było długo, długo o tym mówić i mogłabym wam, wiesz, przerabiać i interpretować moje rozmowy z moją panią terapeutką, ale nie będę tego robić. Natomiast to jest wniosek, do którego doszłyśmy wspólnie, że ja na wszystko sobie próbuję zasłużyć, że nie przyjmuję tego, że ja coś mogę dostać po prostu, że to, jaka jestem, jest wystarczające do tego, żeby dostać sympatię, żeby dostać zaufanie od ludzi, żeby odnieść sukces. Nie, że to zawsze musi iść za tym jakieś poświęcenie z mojej strony, nie? I to jest chyba to, co mnie bardzo długo gniotło. Że ja zawsze próbuję na siłę, nawet jeżeli sytuacja tego nie wymaga i nikt ode mnie tego nie oczekuje, to ja po prostu muszę się oddać na 200 000%, nawet jeżeli potem będę to odchorowywać 2 miesiące, nie? Zadziwiające to jest, naprawdę zadziwiające. Jestem 20 lat od Ciebie starsza i cały czas myślę o tym, że ostatnio ja na swojej terapii z kolei
przerabiałam sformułowanie, bo ja się tak bardzo staram. Ja się tak staram. Dokładnie. I tak się całe życie staram. I to jest też trochę o tym, nie? Bo ja się staram też zasłużyć, zostać zauważona. Tak. To są takie rzeczy, że właśnie nie wiadomo skąd. Dostałyśmy tyle, mamy tyle i zawsze głód, tego słowa mi wcześniej zabrakło. Jakiś głód w nas, tak gdzieś głęboko, nagle po prostu wypływa. Ty masz swoje piosenki, ty możesz właśnie nagrać płytę, o której mówisz. Ty mówisz, że ona jest gorzka. Ja uważam, że ona jest bardzo refleksyjna. Ona mnie też dotknęła na wielu poziomach, bo po prostu też jestem w tym stanie, że usłyszałam te teksty. One są też o mnie. Więc tam była nostalgia i refleksja i taki właśnie głód, nie? Że czemu? I tak się zastanawiałam, jak słuchałam po głosu, tak się zastanawiałam nad tym. A może to jest kwestia tego, że zbyt wiele z nas na przykład bywało odrzuconymi, poczuło się odrzuconymi. Miałaś coś takiego? Tak, ja do dzisiaj mam takie refleksje, na ile często ja bywam odrzucona, a na ile często to jest moje jakieś wyobrażenie, wiesz, już tak duży strach, że może tak się wydarzyć, że już zaczynam to dostrzegać nawet w sytuacjach, gdzie tego nie ma, nie? Ja właśnie podczas terapii pamiętam, że niejednokrotnie mówisz o tym, że ja się przecież tak staram. No to też jest moja klasyczna kwestia podczas każdego spotkania z panią terapeutką, gdzie ja mówię, no tak, no bo przecież była taka sytuacja i ja tu zrobiłam to i to, żeby im było tak fajnie, żeby im było tak miło i jeszcze zrobiłam to i ona mnie zatrzymuje i mówi, ale pani Natalio, ale czy ktoś od pani tego wymagał? Czy ktoś panią o to prosił? Czy gdyby pani tego nie zrobiła, to świat by się skończył? Czy komuś by się stała krzywda, gdyby pani tego nie zrobiła? No nie. No więc po co pani to zrobiła? Skoro nikt o to nie prosił, wiedziała pani, ile to będzie panią kosztować, wiedziała pani, że nie wiem, jak nie wiem, pojedzie tam po kogoś, to potem będzie spała pani na przykład tylko godzinę, nie? Przed pójściem tam, nie wiem, do studia albo do pracy. Ale nikt od tego pani nie oczekiwał. Sama pani to zaoferowała, sama pani zaproponowała tę swoją pomoc, sama pani zaproponowała, że może to zrobić, nie? Mimo tego, że gdyby tak się nie wydarzyło, to nikt by się nie obraził, nie wydarzyłaby się żadna tragedia. Bo wiesz, potem jest coś takiego, że w drugą stronę nie zawsze dostajesz feedback zwrotny i nie zawsze jest tak, że dla ciebie potem też ktoś będzie spał godzinę na przykład, nie? Że jak ty będziesz potrzebować później pomocnej dłoni, to jasne, jak o nią poprosisz, to ją dostaniesz, ale potem ja już zaczęłam, bo sama wydaje mi się, wychodziłam z inicjatywą w momentach, kiedy właśnie nawet nie byłam o to proszona. Nikt tego ode mnie nie oczekiwał i później w drugą stronę wydawało mi się, że to będzie działało tak samo, że ja, nawet, tak, że ja nawet nie muszę powiedzieć, że ktoś powinien wyczuć sam, no bo mi przecież głupio jest o coś poprosić, ja nie powinnam prosić, ja nie chcę robić problemu, jak ktoś sam zaproponuje, no to może ten, ale sama to nie. Wiesz, jakiś taki głupi schemat, w który ja wpadłam i sama sobie robiłam pod górkę, sama się oferowałam, sama sobie utrudniałam życie, sama powodowałam to, że potem na nic nie miałam czasu i jeszcze miałam pretensje do całego świata, że w sumie w drugą stronę to w ogóle tak nie działa, nie? Wiesz, co mi teraz się przypomniało? No. Wrzucę wam tutaj tę refleksję, bo ona ważna jest, wydaje mi się. Przed wieloma laty, 15 może, pewna pani doktor, do której przychodziłam ze swoimi różnymi wtedy chorobami, a propos właśnie tego, o czym ty teraz opowiedziałaś, kiedy ja też się tak starałam i narzucałam się wręcz ze swoją pomocą, powiedziała mi, żebym się uspokoiła, bo jest takie chińskie powiedzenie, uwaga, jak ona mi to powiedziała, to ja zemdlałam. No. Każdy dobry uczynek zostanie ukarany. I to stało kompletnie w opozycji do tego, w czym ja zostałam wychowana. No tak. W religii katolickiej choćby, tak, że liczy się tylko dobry uczynek i masz nadstawić drugi policzek jeszcze do tego. Więc ja zapytałam, ale jak? Co to znaczy ukarany? Ona mówi, że to właśnie dotyczy sytuacji, w których nie jesteś poproszona o pomoc, a się narzucasz. I ta kara to jest też oczywiście sprawa dużej umowności. Ta kara może być różna, czyli to też trochę widzę w tym, co ty opowiadałaś, że oczekiwałaś wzajemności, a ona wcale nie musiała nastąpić. Tak. I to też może być poczucie właśnie kary. No. Zostałaś ukarana za dobry uczynek, bo ty zrobiłaś dobry uczynek, ale w twoją stronę już nic nie wylądowało. Nawet dziękuję nie usłyszałaś. Nie? Tak, tak, tak. Bardzo tak, długo tak. Mnie gniotło to, co ona mi wtedy powiedziała, ale jak zaczęłam się przyzwyczajać do tego i rozumieć naprawdę mądrość, to przestałam się narzucać. Łatwiej się wtedy żyje. To prawda.
Wiesz co, ja jak usłyszałam to na głos i ta pani, wiesz, strzeliła mi w twarz tymi odpowiedziami wtedy właśnie, że ale kto panią prosił, co by się stało, gdyby pani tego nie zrobiła, czy ktoś by się obraził, czy komuś by się stała krzywda. I okazało się, że nic by się w zasadzie nie stało, poza tym, że nie wiem, ja bym była właśnie bardziej wyspana, że miałabym więcej siły, że nie miałabym później tego takiego cierpkiego uczucia, że właśnie, kurde, robię co w mojej mocy, po prostu staram się na 1000000%, już bardziej się nie mogę starać. I jakby, i co? I nic, wiesz. No a co się dzieje, jak się nie starasz, Natalia? Co się wtedy dzieje? Ja nie wiem, czy ja się potrafię nie starać, wiesz. A, okay. Jak na przykład zdarza mi się, że z przyczyn jakichś takich i czasowych i coś, że zaniedbuję na przykład nie, jakąś relację, bo naprawdę nie mam na to po prostu fizycznie czasu, to mam gigantyczne wyrzuty sumienia. Zawsze. Za każdym razem. To, co się zmieniło we mnie, to na pewno to, że rzeczywiście już nie mam tego takiego wychodzenia z inicjatywą przed szereg w momencie, kiedy wiem, że nie mogę sobie na coś pozwolić. Bo kiedyś to robiłam notorycznie. Nie? Nawet jeżeli wiedziałam, że to będzie dla mnie złamanie karku i totalnie jest mi to nie po drodze, to ja i tak proponowałam. I tak, ale nie, ja to mogę zrobić, ja mogę, ja tu ci posprzątam, tu ci zrobię to, tu ci zrobię to, tu ci zrobię. Teraz już tego nie mam. Już teraz nawet jeżeli w momencie, jak oferuję swoją pomoc, to już staram się, żeby to było, wiesz, logistycznie możliwe, żeby to właśnie nie spowodowało, że ja umrę następnego dnia, czy cokolwiek innego. Więc to chyba już sobie to wypracowałam. Z tym staraniem to jest, widzisz, ja uważam, że dobrze jest się starać. To nie jest tak, że to staranie jest jakąś złą cechą. Wszystko to jest kwestia sytuacji chyba i relacji, w której człowiek się znajduje. Jeżeli to staranie idzie z dwóch stron, już niezależnie od tego, jaki to jest rodzaj, czy to jest rodzaj właśnie relacji zawodowej, czy romantycznej, czy przyjacielskiej, towarzyskiej, to nie ma znaczenia. Jeżeli ja na jakimś poziomie to staranie jednak występuje i to jest dwustronne i ono to się tak pięknie uzupełnia, to może tylko pomóc, moim zdaniem. I chyba ja tak podchodzę do życia po prostu. Słowa są dla ciebie ważne? Bardzo. Bardzo, bardzo. Bardzo jestem też na słowa ostrożna, wydaje mi się. Ostrożnie ich używam. Wiem, jak dużo szkód mogą wyrządzić, jak dużo piękna mogą wyrządzić. I zwracam na nie szczególnie uwagę. A już od takiej strony lżejszej, to też od zawsze bardzo lubiłam język polski, więc pod tym względem nawet samego języka, jako języka, wiesz, naszego ojczystego, zawsze miałam dużą miłość do polskiego, więc na każdej płaszczyźnie słowa są ważne dla mnie bardzo. Pytam dlatego, że ja się absolutnie zakochałam w piosence Przypływy i ten tekst jest mi tak bliski i w ogóle po tych paru latach, odkąd on jest, jakby czuję go zawsze na nowo, kiedy słucham ciebie i Ralfa w tym duecie. I nawet bardzo to miłe. Te pierwsze, no po prostu tu wszystko jest o tym, o mnie, bo albo to przeżyłam, albo to przeżywam, albo myślę, że kiedyś jednak przeżyję. I ta fraza, i tyle będzie nas, ile w nas światła jest. To jest też trochę tak właśnie o tym, po co my tu jesteśmy, nie? Po co tu przychodzimy, jakie mamy zadanie i czy to światło w ogóle jest, czy go nie ma. To są takie filozoficzne rozważania, ale one się oczywiście w poezji zawsze obronią. Tak. Ale jakbyśmy tak chciała teraz to na ziemię wszystko sprowadzić, to bo ty masz światło. Ty masz światło w sobie, mimo że dzisiaj jesteś na czarno ubrana, to i tak świecisz jak elektrownia. Ale to światło jest, jak myślisz, skąd je masz? Ja tylko jeszcze ci szybko wtrącę odnośnie tego tekstu przypływowego, bo nie wiem, czy to wiesz, ale tekst do Przypływów został napisany na bazie wiersza, który napisał mój tata, więc to jest... No więc właśnie. Szczególnie piękna historia dla mnie i też i zresztą fraza, którą zacytowałaś, czyli i tyle będzie w nas, ile w nas światła jest, to jest fraza mojego taty właśnie, który przepięknie pisze. Jestem fanką tego, jak tata się posługuje polskim językiem i w ogóle słowem. Jestem po prostu urzeczona trafnością tego zdania. Po prostu
Ja do dzisiaj je noszę w sercu i chyba nigdy wcześniej nie przeczytałam tak trafnej definicji jakby sensu, ale to każdy ma ten sens gdzie indziej położony, mm-hmm. inny nacisk. Mm-hmm. Dla mnie po prostu i tyle będzie nas, ile w nas światła jest, jest jakąś prawdą po prostu o ludzkim życiu. Tak, to także jeszcze raz dziękuję. Nie, to myślę, że tacie będzie bardzo miło. Dobre dostał tata recenzję po tym, jak przypływy ujrzały światło dzienne i taki był słodki też w odbieraniu tych komplementów. Też taka dla niego niecodzienna zupełnie sytuacja, a do dziś się właśnie spotyka z jakimiś takimi słowami uznania bardzo miłymi. Więc tatku, no jeszcze raz z tego miejsca dziękuję, bo ta historia była też piękna. Tata, wiesz, napisał ten tekst zainspirowany melodią, którą mu wysłałam, właśnie melodią przypływów. I wiesz, niedługo później ten wiersz wysłał, więc ja się w ogóle totalnie rozkleiłam i tak mnie jakoś to wzruszyło, że wiedziałam, że to musi być duch tej piosenki, że to musi być dusza tej piosenki. I rzeczywiście, no widzisz, czym jest światło? Nie wiem, mi się pierwsze moje skojarzenie ze słowem światło to jest słowo dobro po prostu, no. Ja i też bardzo szeroko pojęte słowo dobro i ja zawsze, jak ktoś mnie pyta, wielokrotnie też się spotykałam, nawet wcześniej jeszcze z takimi, jakimiś takimi pytaniami, nie wiem, jaki jest twój ideał chłopaka, albo jaki jest tam coś tam i zawsze pierwsze słowo, które mi zawsze przychodziło, to, że mój chłopak musi być dobry, on musi mieć dobro i to dobro chyba jest dla mnie tym światłem. Ja nie wiem, jaka jest tego lepsza definicja, ale wydaje mi się, że jeżeli ostatecznie mamy w sobie dobre intencje i staramy się zwalczać wszystkie te emocje, które powodują bałagan i które mogą nieść średnie konsekwencje, bo oczywiście, że jesteśmy tylko ludźmi i to się zdarza i nikt z nas nie jest krystaliczny, nikt z nas nie jest tylko jasny, tylko biały i tylko świetlisty. Ale jak gdzieś nam przyświeca ta myśl o tym, że właśnie jesteśmy tu razem i fajnie, jak będziemy się szanować i będziemy mieć w sobie światło wzajemnie do siebie. Bardzo teraz brzmi, tak widzisz, wszystko to jest takie uduchowione. Ale trochę się po poezji poruszamy, więc to naturalne, że tak wpadłyśmy myślę, w taki rytm. Tak myślę. Ale to dobro zawsze było dla mnie taką cechą najważniejszą, że jak na przykład poznawałam kogoś i miałam takie poczucie, Jezu, jaki to jest dobry człowiek, to wiesz, to na mnie zawsze robiło największe wrażenie. Naprawdę, nie? Że taki dobry. I tak, właśnie, ale czułaś to, tak? Tak, bo to jest też umiejętność spotykać człowieka nowego i od razu wiedzieć. Tak, tak, że wiesz, parę razy też się w życiu pomyliłam, chociaż wydaje mi się, że ostatecznie mam dobrą intuicję do ludzi. Teraz już po latach to już w ogóle mam dobrą intuicję do ludzi. Ale to dobro mnie zawsze najbardziej tak urzekało, że wiesz, patrzyłam na człowieka, to nawet nie, to już wiesz, wszystkie inne cechy charakteru, czy jest wygadane, czy mniej wygadane, czy jest odważny, nieśmiały, to wydaje mi się, że właśnie ta cecha wiodąca i główna, którą łatwo dość można namierzyć, czyli to bycie tym dobrym człowiekiem dla mnie zawsze było najbardziej ujmujące, nie? I też, bo ja zawsze tak na moich rodziców patrzyłam, że oni są takimi dobrymi ludźmi, że to już jakby wszystkie te wady, zalety, to w ogóle jest już mniej istotne, już wchodzenie w te szczegóły, w te detale, ale oni są tacy prawdziwie dobrzy, tacy prawdziwie życzliwi i tacy prawdziwie serdeczni, że intencjonalnie nigdy nikogo nie chcieliby skrzywdzić, nie? I to jest coś, co ja wyniosłam i to jest to, czego ja później zawsze szukałam w ludziach, z którymi miałam więcej w życiu do czynienia. Właśnie niezależnie już od tego, jaki to był rodzaj relacji. I to tego najbardziej szukałam. I chyba to światło, to tak najprościej mówiąc, to jest właśnie dla mnie to dobro. I nawet jeżeli ono czasami ma swoje cienie, gorsze i jaśniejsze momenty, to fajnie, jak ta esencja jest taka właśnie dobra po prostu. No. To jeszcze raz odniosę się do słów tej piosenki. Z prądem przypłynąłeś do mnie, zatrzęsieniem. Krąży we mnie teraz wszystko, dokąd nie wiem. Czy to normalne jest, by z dnia na dzień oszaleć tak? I tu chciałam zapytać o relację romantyczną, czy jeśli chodzi o Kubę i rozumiem dobrego człowieka, to był ten właśnie, mówiąc tak bardzo kolokwialnie, piorun sycylijski, czy to był proces? Boże, Matko Święta. Chyba ja zawsze mam tak, że ja się bardzo szybko zauraczałam. Mm-hmm. Łatwo było mnie tak, wiesz, chwycić i ja się zakochiwałam tak powierzchownie i tak lekko, powiedzmy, wiele razy w życiu, nie? Właśnie zauraczałam się wiele razy w życiu, bo jestem
taką też osobą. Więc to chyba na pewno był to pewnego rodzaju strzał, bo mówię, no mnie jest łatwo dość chwycić, ale później, żeby mnie utrzymać już i żeby właśnie to, żeby to, wiesz, we mnie urosło i żeby to było takie stałe, to już jest, to już jest kwestia tego światła. Mm-hmm. Więc tak, pioruny mnie w życiu strzelały wiele razy, mogę ci to powiedzieć. Czy my jesteśmy siostrami? Możemy być siostrami, słuchaj. No. Mam siostrę też blondynkę, więc coś może w tym być. No to masz drugą siostrę. Bardzo miło. Jest strasznie dużo. Mój tata mawiał kiedyś o mnie, że ja mam po prostu serce jak wiadro, no tak pojemne, bo ja ciągle chodziłam zakochana jako nastolatka, więc... Ja to samo. Jak teraz ciebie słucham, ja to absolutnie rozumiem. No mhm. Tak, a rozumiem, czyli i tu, no i tu dochodzimy do sytuacji, w której właśnie, czy to normalne jest bez dnia na dzień oszaleć, tak? Mhm. To jest takie romantyczne. No tak. Oszalałaś? To romantyczne. Co, i szalałam również wiele razy. ale tak, ja jestem właśnie, zawsze dla mnie te relacje romantyczne jakieś takie miały bardzo, bardzo były ważne w moim życiu. I na przykład jak coś mi się nie układało w relacji, ale na przykład super mi się układało zawodowo, to i tak nie było się z czego cieszyć, wiesz, że ja mam taką romantyczną bardzo duszę, że jednak te wszystkie kwestie miłosne właśnie, wiesz, te takiego uniesienia w zakochaniu były, bardzo mocno na mnie wpływały, bardzo ze mną rezonowały i wiesz, bardzo łatwo mi się zmieniał humor też w zależności od tego, w jakim stanie było moje serce w danym momencie, nie? I ja tak, bardzo łatwo w miłości, czy w zakochaniu, czy w zauroczeniu po prostu szalałam. I myślę, że to jest też taka dobra definicja, zwłaszcza tego pierwszego momentu zakochania, że to jest trochę jak szaleństwo, nie? Że nie możesz spać, nie możesz myśleć o niczym innym, że nie możesz jeść. U mnie to w ogóle dużo rzeczy się wiąże z jedzeniem. Też mój żołądek mocno reaguje na to wszystko, co się dzieje w moim życiu, czyli wiesz, na stresy, na dobre, na złe rzeczy. Lubi mi płatać fikle i ciężko jest przewidzieć, jak się zachowa w danym momencie. No w miłości to zawsze było dokładnie tak samo. Ja chudłam z miłości. Ja tak samo. Znaczy, mogłam tak, nie tak, jeść. Tak, o. Tak, tak. Ja właśnie się uczuciem. To jest właśnie u mnie, to jest właśnie ten problem tego jedzenia i to mam po mojej mamie, że bardzo właśnie reagujemy. Ja nigdy stresu nie zajadałam, tylko zawsze ten stres zjadał mnie. A że mam taką pracę, jaką mam i rzeczywiście dużo bywa, to nawet może być, to nie musi być nawet jakiś taki stały stres, który wiesz, trwa sobie niezmiennie cały czas, tylko to nawet może być jakiś jeden krótki bodziec, jakieś zdanie zasłyszane, które mnie zestresuje i ja mam, wiesz, po prostu z głowy cały dzień, jeżeli chodzi o jedzenie na przykład, nie? Okay. Dlatego też mnie bolą bardzo często komentarze na temat mojej szczupłości, bo to jest też problem duży i to nie jest tak, że ja jestem z tego dumna, że ja jestem zadowolona, że tak jest, bo ja rzeczywiście mam w jakiś sposób, to moje jedzenie jest w jakiś sposób zaburzone, chociaż kocham jeść, uwielbiam jeść, jedzenie sprawia mi gigantyczną frajdę, przyjemność, mam potrawy, które mogłabym, wiesz, tonami zajadać, ale wtedy, kiedy dobrze się czuję, nie? Jak dzieje się coś właśnie niezależnie, czy to jest skrajnie świetne, czy skrajnie dobre, mam swego rodzaju, nawet już tak używając grubszego słowa, wstręt do jedzenia i wiesz, walczę z tym problemem, staram się nad tym pracować też na wielu płaszczyznach, ale może o tym nie teraz, natomiast to wtedy są bolesne takie komentarze, jak ktoś zarzuca ci na przykład to, że propagujesz niezdrowy styl życia, że pokazujesz, że promujesz niezdrową szczupłość albo coś takiego, nie zważając kompletnie na to, jakie jest źródło tego, że ja tak wyglądam, nie? No tak. Dużo tutaj można byłoby mówić, bo widzisz, przeszłam z tematu pięknego miłości, światła i dobroci znowu w jakiś taki ciemniejszy rewir, ale ostatnio znowu się z tym spotkałam, widzisz, że znowu gdzieś wyszłam, wychodzę bardzo rzadko, rzadko się pojawiam na jakichkolwiek takich medialnych wydarzeniach, jak już się pojawiam, to naprawdę dlatego, że jest jakiś powód temu towarzyszy, że chcę się tam pojawić. I potem i zawsze jest to dokładnie to samo. I ostatnio też wyszłam i znowu było to samo i znowu były komentarze odnośnie tej mojej szczupłości, wiesz, pod tytułem skóra i kości, chodząca anoreksja i tak dalej. Wiesz, nawet jak człowiek jest
12 lat w tej branży i już słyszał wiele na swój temat. I jak, w jakiś sposób mnie to jednak nadal porusza, dotyka. To bardzo potrafi też zachwiać pewność siebie, nie? I ostatnio właśnie miałam jakiś taki cięższy czas, jakoś tak dużo pracy mi się nałożyło, w jakiś taki ciemniejszy moment wpadłam i na to wszystko się nałożyły te komentarze. I wtedy to dość mocno przeżyłam, mimo tego, że przeżywam to od lat niezmiennie i że to cały czas wygląda tak samo i powinnam się już dawno do tego przyzwyczaić, to widzisz, bywają takie dni, kiedy potrafi to złamać człowieka, nie? Tak, ale miłość, światło, dobroć, jasność, to jednak staram się cały czas o tym myśleć niezmiennie. Znaczy to wspaniale, że po prostu widzisz tę drugą stronę. No jeśli jest mrok, to musi gdzieś być światło, nie? Mhm. Jeśli dzisiaj jest tak, to jutro będzie inaczej, bo po nocy przychodzi dzień i tak dalej, więc to jest... Tak, ale właśnie to jest też taka refleksja, którą ja cały czas sobie właśnie staram przypominać, za którą jestem wdzięczna, że w takich wszystkich momentach kryzysowych, w tych wszystkich momentach, kiedy jest mi ciężej, kiedy jest mi gorzej, to zawsze, zawsze przychodzi do mnie ta myśl, że mam ten swój kącik na świecie, ten swój dom na świecie, w którym jestem zupełnie bezpieczna, wiesz, że zawsze będę miała gdzie wrócić, że są ludzie, którzy właśnie bezinteresownie, bezkompromisowo kochają mnie i akceptują mnie taką, jaka jestem. Nie każdy ma ten przywilej, nie każdy ma ten komfort, a ja mam go i to jest taka moja szalupa, wiesz, że jak tonę, to staram się utrzymać się choć chwilę na powierzchni i później do niej wskakuję, bo ona zawsze na mnie czeka i ja idę zawsze przez życie. Idę naprawdę z dużą wdzięcznością, że mam ten azyl i w takich momentach, czy to jest moment, kiedy mnie dotknie komentarz, który jest po prostu chamski i kompletnie nikomu niepotrzebny w internecie, czy to jest jakaś potyczka zawodowa, czy to jest potyczka właśnie, nie wiem, w relacji romantycznej, która też się zdarza, że jest to miejsce na świecie, że ja po prostu nigdy nie jestem sama, nie? Że mam po prostu dach, który mnie zawsze przyjmie, niezależnie od tego, jakich bym głupoty nie zrobiła, czego bym durnego nie palnęła, wiesz, no w każdej sytuacji po prostu mam to miejsce. Taka świętość moja, no. Piękne. Kogo kochasz najbardziej na świecie? Z miłością moją też jest tak, że kocham bardzo wielu ludzi. Bardzo dużo mam miejsca na ludzi, których kocham, ale no w pierwszym momencie przychodzi mi jednak do głowy rodzina. Naprawdę, ja bym skoczyła w ogień za nimi absolutnie w ogóle bez cienia wątpliwości i zawahania. Okej. Kropka. To wszystkiego dobrego, zdaje się, że za około miesiąc od dziś będziesz miała urodziny, więc tak, już cię ściskamy, całujemy. Bardzo dziękuję. Pierwsze życzenia urodzinowe w tym roku. Życzymy ci, żebyś była po prostu światłem i zachwytem dla samej siebie i dla innych. Bardzo dziękuję. Ja wam też tego bardzo życzę. Całusy, Natalia. Całuski, do zobaczenia. To na zakończenie przypomnę jeszcze tę frazę. I tyle będzie nas, ile w nas światła jest. Zostawiam was z tym. Dziękuję za dzisiaj, dziękuję za subskrypcję. Fajnie widzieć łapki w górę, no i czekam na wasze komentarze. Pięknego dnia, wieczoru, popołudnia, kiedykolwiek oglądacie. Pa, pa!